Eksplodują. Co mój żołądek? Tutaj naprawdę jest coś nowego. Co takiego? A ty masz tutaj taką skórę? Skórę? Wow. Jest taka miękka. Dlaczego mi to robisz? No co ty wyrabiasz? Ugryzłaś mnie. Ty nawet nie próbujesz być miły. Co? Słuchaj, jeżeli nie chcesz być ze mną, to trudno. Ale nie naśmiewaj się z mojej nadwagi. Ale nie chcę, o czym ty mówisz, że się nie naśmiewałem. Eksplodowałem tylko. No. Robiłeś komentarze na temat mojego brzuszka. Ale jakie komentarze? O, tutaj naprawdę jest coś nowego. Stępny babie. Marek, nie oszukuj mnie. Ja wiem, że się zaokrągliłam, ale myślałam, że mój mąż przymknie na to oko. Ale ja nawet nie zwróciłem uwagi. Ja nie musiałem przymykać oka. Nie kłam. Czułam, jak mnie obejmujesz. Jak suwasz ręce, macasz i chcesz się przekonać, jak bardzo otyłam. Co? Dlatego prawie się już nie kocham. Alicja! Ty nie możesz znieść to tym. Mylisz się! Proszę cię, Alicja! Ty pozwoli pan, że zauważę, że nie jest pan doskonałym okazem. Twoja czupryna na przykład nie jest manipulująca, nie? A te zmarszczki widziałeś wokół swoich oczu? Jak chcesz mnie ocenić na podstawie wyglądu, to przejrzyj się najpierw sam w lustrze. Ja nie muszę tutaj siedzieć i wysłuchiwać tych bzdur. No ale dlaczego? Mężczyzna może się zaniedbać i oczekiwać, że jego żona nadal będzie chuda, atrakcyjna i nadal go będzie pożądać. Ale ja wcale nie chcę, żebyś ty była chuda. Uważasz, że jestem gruba? Wcale tego nie powiedziałem. Ja powiedziałem tylko, że nie chcę, żebyś była chuda. Więc chcesz, żebym była gruba? Nie, 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 przecież ty wpadasz w jednej skrajności w drugą. To jest śmieszne, no. Nie, nie, Marek. Chuda czy gruba? O co ci chodzi, Marek? Ale to nie jest tak, że albo jedno, albo drugie. Nie, no po prostu odpowiedz na moje pytanie. Czy byś wolał, żebym była chuda czy gruba? I nie kłam. Wolałbym, żebyś to po prostu była ty. No a co to znaczy? No to znaczy, że podobasz mi się taka, jaka jesteś, no. Czyli gruba! Jezu Chrystus, no przecież ta rozmowa nie ma sensu. Nie, Marek, ty nie rozumiesz. Ty masz szczęście, ty jesteś mężczyzną. Starzejesz się, jesteś coraz mądrzejszy, w pewnym sensie atrakcyjniejszy, a ja się tylko starzeję. Ty chyba sama nie wierzysz w to, co mówisz. Marek, rozejrzyj się dookoła. O, te filmy, te czasopisma. O, Edyta Herbuś z Mariuszem Treliskim, Edyta Herbuś z tym, Edyta Herbuś z tamtym. Mężczyźni są różni, starzy, młodzi, grubi, kubi, rozmaici. Ale kobieta to zawsze Edyta Herbuś albo Machlena Turuś. A gdzie są kobiety w moim wieku? No jak to? A ta, Stenka Danuta, czy cały czas kręci filmy? Tak, bo ona tak ma ładne cycki. Ale nawet ona gra zakonnicę albo chorą na raka. A gdzie jest namiętna, żywotna, seksowna pięćdziesiątka? To są aktorki w filmach, Alicja. A dziewczyna, na plaży twoja fantazja? O, dlaczego to musi być dziewczyna? No bo to była dziewczyna. Nie, Mark. Prawda jest taka, że kobiety w moim wieku stają się niewidzialne, chyba że ktoś chce nam sprzedać liposukcję albo polisę na życie, to wszędzie nas znajdzie. Dziękuję.